Wiek jest tym, jak się czujemy po prostu. Ja się czuję na moje 40. Uważam, że to jest wspaniały wiek dla kobiety. Dokładnie wiem, czego chcę. Jestem w bardzo dobrej formie, w bardzo dobrej kondycji. Mam wspaniałą rodzinę, a wciąż mnóstwo marzeń i celów do osiągnięcia. Żeby się mniej przejmowała wszystkim. Ta sama młodsza Ania zdecydowanie zbyt wiele brała do siebie i chyba nie potrafiła odpuścić. Ta 40-letnia Ania już zdecydowanie więcej odpuszcza, ale wciąż ma dużo do zrobienia. Dojrzałe macierzyństwo to mądre macierzyństwo i takie związane, ale to też jest kwestia indywidualna, ponieważ to jest moje trzecie dziecko. Więc przypuszczam, że podchodzę do tego dojrzałego macierzyństwa troszkę inaczej niż kobiety, które rodzą swoje pierwsze dziecko w wieku 40 lat. Ja mam duży spokój w sobie związany z tym trzecim dzieckiem i ogromnie się cieszę z jego pojawienia się i myślę, że równie mocno cieszą się moje dzieci. No, budowa domu równolegle z ciążą, a do tego budowa domu poza Warszawą, daleko, daleko, jest oczywiście stresującym tematem i bardzo wymagającym. Niekoniecznie jest to najlepszy moment na ciążę, albo budowa domu w ciąży niekoniecznie jest, ale najpierw była budowa domu, potem ciąża. Tak się złożyło, musimy temu podołać, ale myślę, że idzie nam całkiem nieźle. Mam nadzieję, że równocześnie z pojawieniem się tego trzeciego potomka po prostu będę musiała zwolnić, nie ma innego wyjścia. A też bardzo dużo w moim życiu i podejściu do życia i tego nieustannego biegu, osiągania celów zmieniła pandemia. Bardzo dużo się przewartościowało w mojej głowie. I myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry czas na pojawienie się kolejnego dziecka i na to, żeby naprawdę wyhamować.